Lin po polsku. Dzień dobry, Sławomir Szczepaniec. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy cyklu Lin po polsku. Ja jestem dziennikarzem, promotorem marki, ale również inżynierem w dziale badawczo-rozwojowym. Natomiast moim gościem jest dzisiaj... Zbigniew Kowalski, project manager, na co dzień certyfikowany black belt. Bardzo dobrze. Ja jeszcze wspomnę do tego, że jesteś zapalonym motocyklistą. Ten weekend, długi weekend majowy spędziłeś właśnie na motorze. Świetna forma do reagowania. Gorąco zachęcam wszystkich do takiej formy aktywności. No i jednocześnie pozdrawiam wszystkich motocyklistów i pasjonatów motocykli. Fajnie mieć pasję, szczególnie jeśli tą pasją jest lean, a ja staram się właśnie interesować się wszelkimi aspektami związanymi z optymalizacją produkcji. Dzisiaj będziemy skupiać się na zarządzaniu jakością i szczerze mówiąc ja troszeczkę zastanawiałem się, bo te nagrania powiązane z jakością są nowe w cyklu Lean po polsku, ale być może nie jest to taki głupi pomysł. Jak sądzisz, warto zastanawiać się nad jakością? Czy w ogóle jakość jest powiązana z Leanem? Jakość jest fundamentem Leanu z bardzo prostego powodu. Zarówno w filozofii, w metodyce, narzędziach Lean, jak i w Six Sigma nadrzędnym decydentem jest klient, a jakość jest przecież określana przez naszego klienta. Odpowiadając na to, czy warto się zastanawiać, Sławku, to dla mnie się od razu nasuwa cytat z Hamleta: być albo nie być. No to jest pytanie. No tak, możemy produkować dużo i byle jak, ale wtedy nikt tego nie kupi. Ishikawa mówi następująco, definiuje następująco właśnie jakość. Jest to zgodność z wymaganiami użytkowników. Tak, i moglibyśmy znaleźć odwołania zarówno u Dominga, Crosbiego i wielu, wielu innych mistrzów tej dyscypliny. Natomiast ja do tego bym dodał jeszcze jeden wątek. Z jednej strony to, co powiedziałeś, satysfakcja klienta, natomiast dla mnie również nie zapominajmy o tym, że tu powinna być satysfakcja sprzedawcy czy producenta z dobrze wykonanej pracy. Dobrze, i my tą pracę czasami znamy, tą dumę wynikającą ze spełnienia, kiedy robimy coś dobrze i daje to efekt w postaci zadowolenia właśnie odbiorcy, klienta. Oczywiście klientem czy odbiorcą może być nawet nasz kolega z działu, czy też nasza rodzina, ponieważ wzajemnie sobie świadczymy te usługi. Ale dzisiaj nawiązujemy do jakości w pojęciu jakości procesów przemysłowych. TQM to jest Total Quality Management, czyli zarządzanie jakością w sposób kompleksowy, prawda? No dokładnie tak, no nic dodać, nic ująć. Przyda się 5S, przyda się Kaizen, przyda się cykl Deminga, czyli PDCA. Ja myślę, że przy zarządzaniu jakością przyda się wszystko, które będzie dawkowane w odpowiedniej proporcji i wykorzystywane dokładnie wtedy, kiedy będzie nam to potrzebne. Jeżeli odniesiemy to do 5S i do Kaizena, no to tu mamy kwestię tak naprawdę fundamentalnych narzędzi Lean Managementu. Jeżeli spojrzymy na dom Toyoty czy na dom Gemba Kaizen, to tak naprawdę zarówno Kaizen, jak i 5S stanowią fundament wszelkich prac. Jeżeli się odwołamy do PDCA, do cyklu Deminga, no to jest jedna z metod, jedna ze ścieżek, która nas prowadzi właśnie w celu zrealizowania projektu, rozwiązania jakiegoś problemu, wykorzystania dostępnego potencjału. Dobrze, ale Lean Six Sigma to jest coś trudniejszego. Tak zwykle określają to ludzie, od zwykłego Leanu. I można powiedzieć, przynajmniej ja do tej pory przekonałem się, że właśnie Lean Six Sigma wydaje się jeszcze większą wagę niż sam Lean do jakości przykładać. I tutaj zdania są na pewno podzielone. Tylu, ile będzie zwolenników połączenia tych dwóch metod, tylu też będzie przeciwników. Pamiętam, 3 czy 4 lata temu miałem przyjemność uczestniczyć w jednej z konferencji, na której wspaniały ekspert od tej dziedziny, Kamil Borczewski z Wrocławia, porównał Lean Six Sigma do młotko-śrubokręta. I zadał takie prowokacyjne pytanie. 99% prac możemy wykonać młotko-śrubokrętem. No tak, a pytanie jest takie, czy to jest takie idealne narzędzie. Mówię to tylko w takim kontekście, że jest wielu zwolenników i wielu przeciwników połączenia tych dwóch metod. Ja uważam, że moim zdaniem cała zabawa i polega na tym, żeby umiejętnie wykorzystywać narzędzia i techniki, które nam daje z jednej strony Lean Management, a z drugiej strony, które daje nam Six Sigma.
dla black beltów, green beltów, dla osób, które w tej metodyce Six Sigma się specjalizują, wiedzą dokładnie, że Six Sigma D-Make, a więc ten pięcietapowa ścieżka do rozwiązywania problemów, wykorzystuje wszystkie możliwe narzędzia jakości, w zależności od tego, z jakim problemem będziemy się mierzyć. Dobrze. Chciałem przejść teraz do bardzo ciekawego zagadnienia w obrębie tej jakości, bo chcemy, żeby to nagranie dawało słuchaczom możliwość wykorzystania naszych rad w praktyce. Koła jakości. Tworzyłeś koła jakości. Ja chciałbym dowiedzieć się troszeczkę więcej o tej formie aktywności zespołowej. Jako ciekawostkę, może opowiesz mi po japońsku, jak to jest praca zespołowa, teamwork. Znasz taki termin? Jezus, to pewnie mój japoński jest tak dobry jak mandaryński, którego nie znam. W literaturze możemy tylko odszukać, mówiąc o pracy zespołowej, w wielu książkach możemy odnaleźć takie bardzo proste i dość zaskakujące stwierdzenie, z którego się dowiemy, że w kulturze japońskiej nie funkcjonuje taki zwrot jak praca zespołowa. Został zjaponistykowany, zjapońszczony zwrot angielski teamwork, a więc praca zespołowa, dlatego że w języku japońskim, w kulturze japońskiej tak naprawdę wcześniej, przed Demingiem, nie występowała praca zespołowa. I zastanawiałem się właśnie nad tym, skąd dzisiaj ta siła ku jakości w Japonii, w pracy zespołowej, no to jest właśnie zaskakujące, bo no spójrzmy nawet na dyscypliny sportowe. Jakie gry zespołowe, jakie dyscypliny zespołowe wywodzą się z Japonii? Karate, judo, sporty walki to są sporty w zasadzie indywidualne. Racja. A zatem być może ta japońska praca zespołowa, do której chciałbyś mnie przekonać dzisiaj, wcale nie jest pracą zespołową. Być może jest to kompleksowe sterowanie jakością w systemie DORO, czyli dobra robota, na przykład DORO 76, miałem taki odbiornik jubilat, albo na rowerze, zresztą na składaku ono też było naklejone. Dlaczego? Dlatego, że pracownik, który pracował w systemie DORO w czasach, kiedy tworzyliśmy drugą Japonię, on sam siebie kontrolował. On miał nadzorować sam siebie poprzez to jakość rosła. Czy to właśnie są koła jakości? No coś tu nie pasuje. Nie, w moim odczuciu nie, to nie są koła jakości. No koła, może tak, po pierwsze tak. Fajny pomysł, jeżeli chodzi o DORO, no z punktu widzenia filozofii Lean Management jakość wbudowana w proces. W cudzysłowie oczywiście. A więc nie mamy elementu MUDA w postaci kontroli jakości. A kontrola z założenia jest marnotrawstwem. Natomiast no, czy jednoosobowo możemy mówić o zespole? Nie, no zespół to są co najmniej dwie osoby, to już tak w ogóle definicyjnie. Jeżeli chodzi o Japonię i koła jakości, ja powiem tak, moim zdaniem to, że wcześniej to nie funkcjonowało, to dzięki Demingowi i dzięki determinacji całej drodze, którą przebyła przecież Toyota, no bo to wszystko tam się zaczęło, i odkrycie tej prawdziwej północy, a więc świadomość tego, że Lean to jest ciągła podróż. To nie ma momentu, w którym osiągniemy jakiś cel i kończymy przygodę z zaspokojaniem jakości naszego klienta. Więc pierwszy wątek to kwestia tego, że jest to niekończąca się podróż. Jeżeli to jest niekończąca podróż, która ma dążyć do jakości, a więc do początku tego, o czym rozmawialiśmy, no to musimy znaleźć jakieś mechanizmy, narzędzia, sposoby ciągłego z jednej strony rozwiązywania problemów, a z drugiej strony wykorzystywania potencjału, który dostrzegamy. I tutaj zadam słabko prowokacyjne pytanie. Kto ma największą wiedzę o procesie? A, ja jestem bystry i inteligentny. Ten, kto to przeprowadza. Kto prowadzi proces, kto produkuje coś. Dokładnie tak. A więc operatorzy, pracownicy liniowi. Te osoby, które na co dzień mierzą się z tym. Nie komórki jakości, nie specjaliści. Nawet tacy jak ja, czy ty, których zadaniem jest dostrzeganie, inicjowanie. Albo projektowanie metod. Albo projektowanie tych metod, prawda? Albo projektowanie. Czy tych urządzeń. Natomiast nie może się to odbyć bez tych pracowników, którzy na co dzień są podstawowym elementem tego organizmu. I zobacz, przecież na pewno też uczestniczyłeś w wielu pracach projektowych. Wyobrażasz sobie zespół projektowy, w którego składzie nie mamy pracowników operacyjnych i liniowych? Troszkę ze wstydem zamilkłem, bo widywałem takie zespoły. No właśnie. To dobrze, że o tym mówimy, dlatego że to nagranie przybiera dość nieoczekiwane zwroty i ktoś powie,
Sławek, ty tego nie miałeś w planie, zgadzam się, nie miałem w planie, ale wyszło nam jak zwykle na dobrze, bo zwraca uwagę na to, co nie gra, a celem tych nagrań jest właśnie uczulenie nas wszystkich, nie że słuchaczy, nas wszystkich, co możemy jeszcze poprawić i to jest zarządzanie jakością i to jest PDCA. Clean standaryzacji będziemy wbijać już, kiedy skończymy nagrywać. I w to bierzemy. Nierozłącznie. Wracając do tych zespołów jakości, do tych kół jakości, o które Sławku mnie pytałeś, a więc tak, pamiętajmy, że po pierwsze operator liniowy, pracownik produkcyjny, a więc ten, który jest na bezpośrednim polu walki z produktem, który przygotowujemy, produktem czy usługą, który przygotowujemy dla naszego klienta, jest tym, który dla nas będzie kopalnią informacji. Jeżeli to zderzymy z filozofią Lean, a więc tą ciągłą podróżą dotyczącą zmiany, no to musimy sobie znaleźć raz odpowiedź, ok, to jak te dwie rzeczy pogodzić. W tym momencie wchodzimy właśnie w obszar kół jakości czy zespołów pracowników. Nazwy mogą być różne. To, co jest dla mnie ważne i kluczowe, to to, żeby zachęcać, inspirować, organizować te zespoły w celu ciągłego rozwiązywania tych problemów. Oczywiście, bo mówiłeś tutaj o Kaizenie, o 5S-ie. Dla osób, które się tym interesują i znają, a twoi nasi słuchacze wiedzą dokładnie, o czym tutaj mówimy, no Kaizen to jest mała zmiana. Mała zmiana, która bardzo często może być lekceważona. Natomiast przy siły tych małych zmian możemy z jednej strony ciągle zmieniać tą organizację, z drugiej strony małe zmiany to dla nas jest sygnał o możliwości na przykład rolowania tych małych zmian na całą organizację. Jeżeli mamy przedsiębiorstwo, które w zasadzie posiada jedną halę, no to kwestia wprowadzenia tego rozwiązania i multiplikowania na całe przedsiębiorstwo jest w zasadzie, wydaje się, będzie dość prosta. W momencie, kiedy mamy przedsiębiorstwo wielooddziałowe, takie jak to, w którym ja pracuję, no to w tym momencie każdy pomysł, który jest wykorzystywany w jednym miejscu, który jest realizowany, jest świetnym źródłem inspiracji i ułatwia pracę w wielu innych setkach, a czasami tysiącach miejsc pracy. Tak, rzeczywiście, ja słucham Ciebie, tak to jest, a zatem warto się nad tym zastanawiać. Natomiast powiem szczerze, Kaoru Ishikawa stworzył koła jakości w Japonii i tam pracownicy rzeczywiście spotykali się po pracy. Inicjatywa wdrażania tego polepszenia jakości pochodzi od samych pracowników. Chcą oni pomóc bezinteresownie kierownictwu. Wydaje mi się, że to zupełnie kłóci się z polską mentalnością. W Ameryce nie zadziałało. Ja zresztą zastanawiam się, czy chciałbym rzeczywiście zostać po pracy, rezygnując z obiadu, z żoną, z dziećmi, z pójścia na spacer, po to, żeby podnosić tą jakość. Wydaje mi się, że większość osób odpowie nie. To znaczy, przed kierownikiem powie tak, ale odpowiedzmy sobie sami. Myślę, że tutaj w ogóle dochodzimy do takiego ważnego momentu, w którym każda organizacja, która myśli poważnie o tym, żeby funkcjonować na rynku, a więc spełniać oczekiwania klienta, osiągać odpowiednie wskaźniki jakościowe. I tu mógłbym wrócić do naszej pierwszej rozmowy na temat w ogóle samej metodyki Six Sigma, gdzie przypomnę tylko, że firmy, które znajdują się na poziomie trzeciego Sigma, to koszty utrzymania jakości stanowią nawet 40% utrzymania. I teraz wracamy do tego wątku, czy warto i co organizacja z tego ma, jak tutaj zachęcać. Moim zdaniem firma musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy przyjmuje długofalową strategię rozwoju i inwestycji w Lean Management, czy w Six Sigma. To na pewno nie jest tak, że w ciągu miesiąca, dwóch, trzech, czy nawet 12 miesięcy osiągniemy rewelacyjne wyniki i zakończymy całą przygodę z tym związaną. Jak wiesz, Lean, niekończąca się podróż, Six Sigma to również długofalowa strategia. I wydaje mi się, obserwując część organizacji w Polsce, ale nie tylko, również analizując case'y zagraniczne, że chyba cała zabawa tkwi w tym, że brakuje organizacjom determinacji. Brakuje konsekwencji w tym, żeby dalej to utrzymywać. Zobacz, Toyota od lat 60. Cały czas doskonali się, mimo kryzysu w roku 2008 również wyciągnęła wnioski, no i dalej jest to marka, która jest znana i ceniona. Rozumiem. Powiedz mi, ty wdrażałeś koła jakości w praktyce, czy mógłbyś opowiedzieć o tym doświadczeniu? Tak, w 3 minuty.
Pierwsze koła jakości czy zespoły pracowników, które zachęcaliśmy do tego, żeby rozwiązywały problemy już bezpośrednio na takim polu eksploatacyjnym, to rok 2012. Jeżeli chodzi o sam zalążek, no było to w zasadzie dość, wydaje się, może banalne. Realizowałem jeden z projektów przy wykorzystaniu właśnie metodyki Six Sigma. No i tam się okazało, że z każdym projektem skończyliśmy projekt, cele zostały osiągnięte, natomiast pozostawał jeszcze duży niedosyt, świadomość tego, że jeszcze można tutaj wiele zrobić. Ludzi, których poznałem przy tym projekcie, byli to wspaniali ludzie, którym stwierdziliśmy, że warto byłoby dać taki budynkowy warsztat na poziomie white beltowym. Przeprowadziliśmy taki warsztat. W wyniku tego warsztatu ludzie podczas już tego warsztatu zorganizowali się w 8 zespołów, które w dwudniowym warsztacie dalej kontynuowały prace projektowe i zakończyły 8 projektów, w których jeden projekt został przekazany do centrali naszej firmy z wdrożeniem ogólnopolskim. To pokazuje też, wracamy do tej siły małych zmian, które też mogą przynosić konkretne korzyści. To, co było tutaj ważne też, to oczywiście wsparcie zarówno, no w tym przypadku akurat ja pełniłem rolę osoby, która wspierała ten zespół od strony i metodycznej, ale również ten obszar miękki, który jest przecież bardzo potrzebny, a więc kwestia zachęcania typowego ludzkiego wspierania naszych współpracowników. Z drugiej strony bardzo silne wsparcie właściciela procesu, dyrektora tej jednostki lokalnie. Szef tej jednostki też dostrzegał ten potencjał, nie tylko w procesach, ale w tych ludziach. Bo Kaizen, koła jakości, to jest eliminacja też ósmego muda, a więc tego niewykorzystanego potencjału ludzkiego. Potem te praktyki zostały przeniesione też na inne oddziały w naszej firmie. Natomiast to też nie jest tak kolorowo, jakby się też wydawało być może słuchaczom, bo jak z każdym narzędziem, które wdrażamy w dużych organizacjach, no to też spotykamy się z trudnościami. Natomiast cały czas tym walczymy i mam nadzieję, że będziemy mogli naszym klientom zaoferować takie ciekawe rozwiązania i produkty. Twoja firma się zmienia, bardzo się zmienia. Ja widzę to po lokalnych placówkach, które w moim mieście, w Kędzierzynie Koźlu, przeobrażyły się całkowicie. Nowe logo, nowy wystrój, nowa jakość usług i to jest dobre. Bardzo dziękuję za tą opowieść. Ja muszę powiedzieć, że jakość naszych nagrań też wzrasta. My bardzo pilnujemy tego, żeby nagranie trwało 15 minut, a najoptymalniej 12. I rzeczywiście w tym momencie widzę po raz kolejny udało nam się 12-minutowe nagranie sporządzić. No, cieszę się bardzo. Ale to świadczy o naszej pasji. Jest 17 minuta. Ja myślę, że wiele tematów związanych z jakością jeszcze w przyszłości omówimy. Ja chciałbym spytać się Ciebie na koniec, czy oglądałeś taki film Kroniki motocyklowe, bo mówisz, że Lin to niekończąca się podróż. Tam też przedstawiono taką podróż właśnie na motocyklach. No i wiesz co, zarumieniłem się. Ponieważ nie widziałem tego i no, już sobie notuję to. Kroniki motocyklowe, tak? Tak jest. Dla wszystkich pasjonatów i motocyklistów również ten film polecamy. To już tak na dobranoc. Dziękuję bardzo. Pozostałych 50 nagrań o tematyce linowskiej znajduje się na moim serwerze. Możecie je posłuchać poprzez portale LinkedIn oraz Facebook. Zadawać pytania, dyskutować, dlatego że wszystko to, co napiszecie, jest bardzo przydatne i będzie...